Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczka, z tej strony Mitrox, proszę was, przeserdecznie kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku mi się po raz kolejny Far Cry 3. W poprzednim odcinku udało nam się spotkać Vasa, jak i w pewnym stopniu przechwycić jego, kurczę, może powiedzieć, że transport niewolników. Aktualnie udało nam się wreszcie w poprzednim odcinku zabić pozostałych wrogów i możemy dojść do śmigłowca, czyli tutaj. Naprawdę mogłem tak przeskipować? Kurde. O! Znowu kamera, no co tak świruje? Czemu ta kamera musi być taka niezależna? No kurczę, to jest dla mnie bardzo brzydkie. Ale no, niczego innego się nie spodziewałem niż rozbicia. Przy okazji mamy zero amunicji i nie mamy naszych broni, tylko ta, którą podniosłem z wrogów w poprzednim odcinku. Did I ever tell you the definition of insanity? Jason! Dennis. How is this possible? Luck favors you, my friend. Who's responsible for this? Vas. In celebration of your death. But it was more of a show for Hoyt. I'm far from dead. Tell Citra I'm coming. Okay. I will tell her right now. No, to było przezajebiste. O nie, piraci teraz wszystko wzięli, odzyskaj sprzęt. No, pięknie. A gdzie ja jestem? Oho, ciekawa miejscówka. Niedaleko oddziału testowego, z tego co mi się tak wydaje. I legitni, nie mam nic. A ja odzyskam ten mój łuk i tak dalej? Wszystkie rzeczy, które miałem wyekwipowane, czy jak? O, nie. A, nawet nie mam aparatu. Ciekawe.
had it from those rebel bastards. It came from here. A, pistolet po prostu. O, to nie jest takie najgorsze. Bo to jednak podpala przeciwniku, czyli zadaje obrażenie. O, ktoś dzwoni. Tak, tego nie miałem robić, ale gdzie był ten mój sprzęt? I czemu nawet aparatu nie mam, żeby zrobić kurczę selfie sobie? Noż kurczę. Gdzie to mogłoby być? Jeżeli nie zrobi mi cutscenki, że pójdę do Citry na przykład, to spróbujemy zrobić zadanie oddziału testowy. Gdzie to udamy się do bunkru? Byłoby miło, jakby dało radę to zrobić, na pewno. No oczywiście, czyli już wiem, że muszę tam dojść, okej. Czyli to jak było w tym głównym budynku. Dobra, już wiem. Oho! Czy już nie muszę tego robić? Hello? Jason, I must warn you. Vas is a mighty warrior, but Hoyt is like a demon. Many of the Rakiat have attacked this island. None have returned. One at a time, Dennis. First Vas, then Hoyt. What you are telling me is not possible. I could not even do it. What was that saying, Dennis? There's a first time for everything. Big words. But the doctor tells me your boat is almost ready. You would be leaving soon. Znajdź Citrę. Nowy rytuał przejścia. O. No. Co? Jak? Przecież ja chciałem po tych pnączach wejść. Nie, no nie wierzę, no powtarzamy to. Jeżeli nie będę musiał teraz znaleźć Citry, w sensie, że to jest must have. Nie, no raczej nie muszę, no bo to jest nowa misja. Bo chcemy właśnie pójść do tego bunkru. Bunkra i zobaczyć, co tam nas czeka. Wydaje mi się raczej pieniądze, może jakaś broń lepsza. I tyle. No i właśnie tutaj chciałem wejść do góry. A mi tutaj coś nie chciało wejść. Okej, okay, ale weszło. No pewnie, że bardzo fajnie się kurczę gra w tego Far Cry'a. Oj. Chyba jakoś tak to trzeba zrobić. A powiem, że dobrze tutaj akurat funkcjonuje. Funkcjonuje co chciałem powiedzieć? Mechanizm save'ów właśnie. Bo jednak zdobyłem broń, wykonałem cel zadania i siema, już mogę opuścić tamto miejsce bez większych problemów. W zasadzie nawet nie muszę go opuszczać, tylko umrę i się odrasam gdzieś indziej. Bardzo fajne. No i teraz pewnie tutaj do góry. No sobie podpowiedzią było to dzwonienie telefonu, że akurat tam to wszystko będzie. A myślałem, że w tych pierwszych mogłyby być jakieś pomocy, a tam był tylko pistolet na flary, który raczej nie jest za najmocniejszą bronią. Ale jako taka poboczna do podpalania rzeczy, nie najgorsza. Może być spoko do palenia narkotyków i tak dalej. Może takich misji już raczej nie będzie, tak mi się wydaje. Za to tutaj tak, bunkier. O, właśnie tam jest chyba to zadanie, z tego co pamiętam. Nic ciekawego i ruiny jakiegoś. A zaś szczątki jakiegoś statku. Jak to teraz wygląda? Wjeżdża Rook Point. A bo ja tutaj jestem. I właśnie tutaj jest to zadanie, które chciałem wykonać. I musimy tam dotrzeć. Co to jest za zwierzę? A, niedźwiedź chyba. Przy okazji ile pojazdów. No dobra, to chciałbym dojść do tego punktu jeszcze dzisiaj. Byłoby miło.
O, RPG! Czy jednak dobrze nie. Uuu, że jakiś pistolet myśliwski chyba. To jednak dobrze, że tak nie tryhardowałem i nie podnosiłem z tamtych przeciwników każdej rakietnicy. Tylko sobie poczekałem na te maszty. No ja mam ich aktualnie 6 na 18, jak można było zauważyć zrobionych. Czy to jest duża ilość? Pewnie, że nie. No to jest 33%, można by powiedzieć. Ale ja jakoś nie chcę akurat robić walkę na 100%. Robimy na tyle, ile mam ochotę i zobaczymy, jak to będzie dalej. Bo jeszcze się zastanawiam nad tym DLC Blood Dragon, ale kurczę, nie jak to będzie w ogóle funkcjonowało, no bo nie mam w ogóle żadnych informacji, jak to DLC aktywować i tak dalej. Niby wiadomo, trzeba o tym kluczem i tak dalej. Ale gdy odpalam Far Cry, to mam albo zagranie Far Cry 3, albo w editor map i co? I potem będzie tryby Blood Dragon? No bo w grze, jako tako w grze, to nie mamy takiego misji z dodatku, na to wychodzi. A czy więcej przedmiotów nie mogę? Sarenki mi się przydały, czy nie? Za niedźwiedziem nie przypadam. Oho. Czemu? O, 23 misje już mamy wykonane. Czy jeszcze niby 15? Masz te radiowe, niedługo nagroda jakaś. Posterunków jeszcze sporo, umiejętności. Ładna ilość, zdobyte receptury 10, użyte pojazdy. No, w porządku to wygląda. I z tego co słyszałem, jak tutaj dochodziło, no to pan niedźwiedź też się tutaj zespał. Na szczęście zrobiłem już tutaj zapis gry. Ja z niedźwiedziem aktualnie chyba nie potrzebuję walczyć. A nie będą te mołotowy. A teraz... zero amunicji praktycznie. Żeby się nie wygupić, jeszcze... O nie, nie chcę wychodzić, jeszcze jeden zapis. I teraz próbowałbym jakoś zejść. No i teraz tylko eleganckie trzy paski nam poszły. Bardzo fajnie. Nowy ruta o przejście. No bardzo mnie ciekawi to zadanie fabularne. A to wiecie, że zrobimy je dopiero w następnym odcinku, bo w dzisiejszym chciałbym chociażby ten oddział testowy zaliczyć. Żeby mieć oczywiście mniej znaczników na mapie i żeby zobaczyć, o co tutaj chodzi. Jak już mam tą wersję deluxe, to czemu by tego nie spadać? O, i tutaj mamy wejście. Wejdź. To znaczy przytrzymaj, aby użyć. Ciekawe, trochę pieniędzy ich jest. Przeszukaj laboratorium. Sporo gotówki. Bardzo dużo wręcz, bym powiedział. Na początku myślałem, że to może jakieś narkotyki, ale jednak nie. No dobrze, to gdzie by tutaj iść dalej? Może jakoś tędy? Chyba wystarczy cały czas iść przed siebie, mam wrażenie. Bo nie wiem, gdzie może być to laboratorium? Ale chyba na to wyjdzie, że dobrze idziemy. Aha, nie zrobimy tak nic. Co my tu nie mamy? Tam raczej nic ciekawego nie było. O! To strzelby na szczęście coś tam mamy, to bardzo dobrze. Oho. Dosłownie psia krew. Zaraz będzie. A to jest ten ze wścieklisną, tak? Ojojojoj. Quick time event. O! A noża nie wyjmiemy z niego? O, jednak wyjmiemy. Przynajmniej pomyślał Jason. Już mu ukróciłem cierpienie, można by powiedzieć. No,
Ciekawe jest to miejsce. Ciekawe mi historię trochę tego miejsca. Co te symbole oznaczają? Chyba nic. Dwa naraz. Nieźle. Kałach, to wolę nie zamieniać. I kolejne te symbole, co to znaczy? Co oni... O! Tak blisko już? Kurde. No jak są takie ciemne, to i nic niestety nie widzę. Na graniu oczywiście postaram się to jakoś rozjaśnić. To tak jestem wpatrzony w ten monitor, że naprawdę. Oho. Jeszcze węże słyszę jakieś. Nieźle idzie się tutaj wzbogacić. To jest, powiedziałbym, że bardzo dobra lokacja na sam początek gry, bo jednak sporo pieniędzy dostajemy. Zobaczymy się, co tutaj mam. O nie! To naprawdę ten wasz był tu? Myślałem, że one tam na dole bardziej gdzieś syczały, bo też coś syczy. No, jest tam jeden. Za ciemno. Czy tak ja byłem... A, tutaj chciałem iść faktycznie. Coś się na czerwono świeciło. O, tam jakaś szczura zahaczyłem, albo nie wiem. Punkt kontrolny, bardzo dobrze. No i kolejne psy. Świetnie. No nie no. Tych psów jest naprawdę tutaj tak dużo, że to jest szok. Co oni z tymi psami tutaj robili? Nie wiem, rozmnażali je jeszcze bardziej? O, niedźwiedzia słyszałem. Oni testowali może tutaj coś? O, trujący gaz, jeszcze lepiej. Faktem, przecież to jest oddział testowy lokacja. To oni testowali coś na tych zwierzętach. Cholera, tak może być. A. Ja tam spadłem w dół. Yikes, to mi nie pasuje. Aha, i cała droga od początku. Też ciekawe. Za ciemno tu jest w tych lokacjach, nic nie widno. No nie, on mnie zabije, tak? No za ciemno tutaj jest naprawdę, no przysięgam, nic nie widać. Tym razem spróbujemy jakoś inaczej to przejść, ale kurczę, no tam nie było widać w ogóle, gdzie mam iść. Dobra. Pozbierałem wszystko tak, jak było wcześniej, no i wchodzimy. A mogę zrobić zapis, czy nie? Nie mogę, oczywiście. Czyli to był oddział testowy jakiegoś gazu bojowego, trującego, albo czegoś agresywnego? O, to ma bardzo duży sens, że tak powiem, przynajmniej według mnie. Zobaczymy. Także patrzeć pod nogi, nie mogę zrobić gafy. Na szczęście tam... O! Już? On chciał testowy, zaliczony. Coś jeszcze jest dla nas.
Zagubiony list. Zostałem level up? Tak. Nic ciekawego niestety wziąć nie możemy. Pistolety pijemy, bądź strzelby. O! Przydatne. A tak to może na razie sobie zatrzymamy. O, to też bardzo ciekawe. A, niech już będzie wszystko. Jeszcze chciałbym zapisik. Co tutaj mamy? A to była misja fabularna? Nie, zadanie fabularne to nie było, to dziwne. Karty pamięci? Nie wiem. Broń, tutaj mi doszło właśnie to z poprzedniego odcinka jeszcze. Środki lokomocji. Listy zaginionych. I tutaj coś. No, ciekawa sprawa z tym była. No dobrze, jak to mamy już pozaliczane. Trochę amunicji już mamy. To mamy dotrzeć tutaj. Jeszcze może wziąłbym jedno zadanie łowieckie, można by powiedzieć, bo mnie akurat ciekawi, co tam będzie. Jeszcze trochę czasu tego odcinka mamy, więc bardzo fajnie. A przy okazji może odnowimy zapas wszystkiego. Naprawdę 32 tylko? O, i sprzedamy sobie coś. Aha, czy muszę na to mieć albo dużo roślin, albo dużo skóry. A, to akurat nie problem. Lubię akurat te zadania łowieckie. Dostajemy jakąś fajną broń i tylko musimy wyeliminować daną liczbę zwierzaków. Uuu. Łyka niedźwiedzi na dno rozszarpała rolnika. 200 metrów tylko. Należy do wyznaczonego punktu i weź broń. No dobrze, dwa niedźwiadki. Pamiętam, że była taka bajka. Właśnie nie pamiętam, kurczę, jak tam te niedźwiadki się tam nazywały. No nie mam pojęcia. Wiem, że tam był jeden większy, drugi mniejszy i jeden z nich chyba nosił krawat. Oczywiście to była taka rysunkowa bajka. Niestety nie na moją pamięć. Zadowolę się, że w następnym odcinku spróbujemy zrobić zadanie związane z Citrą, która pewnie da nam jakieś narkotyki, albo będziemy walczyć z jakimś wyimaginowanym demonem, na to wychodzi. No, lubię takie wątki. Far Cry już po prostu tak mi się to podobało, że naprawdę. O, strzelba też, tylko że taka inna na to wychodzi. No dobrze, miejsce za 70 metrów. To pewnie będzie jakaś jaskinia. Polowanie ze strzelbą niedźwiedzie. No do... O, miałem rację. Jaskinia. No dobrze. A jakbym ja zabił na przykład granatem jakimś? Faktycznie, jest jakiś rolnik chyba. O, wreszcie latarka. Tylko, że ona dużo nie daje. Aha. Jednego sobie chociaż oprawimy. Takie obrzydliwe. Już gorsze rzeczy robiliśmy chyba. Ale tutaj nic nie mamy, tutaj też nic. Szukanie zaginionych, tych zrzuty. Znowu zaginieni. Tutaj też jest jakieś polowanie na zwierzaki. Dobra, też zrobimy. Na wszelki wypadek zapiszemy jeszcze grę. Bo się coś zaczynam cykać. No dobrze, no powiem, że te akurat polowania są wybitnie szybkie. Nie wiem, czy będziemy mieć całą mapę odkrytą. Wydaje mi się, że na pewno nie, ale tyle, ile mam tutaj odkrytych rzeczy, to spróbujemy zrobić. O, rzadkie! Rzadkiego złotego tygrysa! Uuu, właśnie o tym mówiłem. Tak samo było w Pirackim Tygodniu Mody w Far Cry 4. Bardzo dużo też rośnie. Może wytworzymy coś? Możemy jedynie użyć. Odstraszasz, że się nie przyda polowanie. A, to już widziałem. Walka. Lepszona percepcja. A, już to użyłem, dobra. To będzie, że plecak, wykonywanie przedmiotów, leczenie i niech będzie, że... Aha, nie możemy wykonać. O, to wykonamy. Dobra.
Teraz, o, to takie krótkie, bo właśnie chciałem zwolnić slot na tą skórę złotego tygrysa, bo wydaje mi się, że jak go zabijemy, to i tak my będziemy mieć ten przedmiot. Przynajmniej mam taką nadzieję. Zobaczymy, jaka tym razem tutaj będzie broń. A co by się stało, jakbym zabił dane zwierzę, inną bronią się dana. To też wydaje się być bardzo ciekawe. Łuk! No tak, żeby nie uszkodzić tej skóry. A, już mam ten łuk, okej. Za pomocą łuku, zwykłe strzały, dobra. Czy ja też podświetlam zwierzęta, które są drapieżnikami, czy jednak nie? Wydaje mi się, że chyba nie. O ja! Oj, 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 oj. To było bardzo ciekawe. O, skrój złotego tygrysa, no chcę. Co jest? O, wreszcie. Nie wiem, coś na tych wzgórzach tak jakby to się baguje dziwnie. No i zaliczone, złoty tygrys. Czyli taki karmelowy, toffee bym powiedział. Ale i tak fajne zadanie według mnie. No dobrze, czy tutaj mam jeszcze jakieś zlecenia? Tutaj mam oczywiście, że jedno. Tak, to mamy poszukiwanie tych zaginionych. Ja też starałbym się zrobić, jeszcze zobaczymy może to kiedy indziej. Bo nie chcę się tam dochodzić, bo to jest lekki kawałek stąd. A jak wygląda podręcznik, a jeszcze zapis gry. Nie chcę niczego stracić, podręcznik. Ścieżka łowcy, na razie mamy tyle zrobionych, czyli 3. No receptury jeszcze bardzo dużo nam brakuje. Próby rakiet 12, niby posterunki, misje. A, tu jesteś jeszcze, a, pewnie ten tygrys, tak? Nie, kurwa, to nie to. Złoty tygrys. Tygrys Sumatry, ciekawe. No dobrze, za to, że w przyszłym odcinku zrobimy nowy rytuał przejścia. Siemka.